Dzień dobry. Będzie to opowieść o opornikach hamowania w dźwigach licencyjnych. Ale od początku, windy napędzane silnikiem dwubiegowym nie należą do najbardziej komfortowych. Głowili się zatem inżynierowie, jak tu bez inwestowania w układ Leonarda, choć troszeczkę złagodzić hamowanie. Myśleli, myśleli i wymyśleli. Idea jest prosta. Wsadźmy w szereg z silnikiem oporniki, ale tylko na chwilę. Na pół sekundy. I tak oto stało się. Winda zwalniała przyjemniej. To, jak zmienia się charakterystyka silnika klatkowego przy prędkości nadsynchronicznej, gdy w szereg z uzwojeniem włączymy oporność, szukałbym w porządnej literaturze o maszynach elektrycznych. A jak w praktyce wygląda takie hamowanie z opornikami, to trzeba po prostu obejrzeć. Tu, w tym filmie. Oporniki takie w zasadzie znajdziemy w szafie stycznikowej. Naturalnie za, tutaj akurat zdemontowaną, kratką. Bo hałasu nie robią, a przewiew im potrzebny poniekąd. Mało tego, wśród styczników znajdziemy jeden więcej, stycznik hamowania oznaczony numerkiem 206, którego to zadaniem jest zbieranie tychże oporników. Jakieś pół sekundy po przejściu na wolny bieg. Będzie jazda z opornikami hamowania. Zrobimy prosty numer, czyli wyłączymy używanie tychże oporników hamowania. One są zbierane tymże stycznikiem z opóźnieniem. I jeżeli nie chcemy tego opóźnienia, to po prostu zaciski 86, 89 zewrzemy mostkiem i wtedy stycznik ten będzie pracował w tym samym czasie, kiedy pracuje stycznik wolno, więc tak jakby oporników hamowania nie było. Jak na przyzwoity dźwig z opornikami hamowania przystało. Nie trzeba nigdzie szukać kawałka przewodu, bo on już tutaj jest i tylko czeka, żeby go wprowadzić. Jest to oczywiście przewód zastany. Dobrze to kręcić i będziemy zaraz uruchamiać. Teraz oczywiście nasz dźwig mocniej hamuje, ponieważ oporniki nie są wykorzystywane. Jeszcze jest trochę ciepło, ale to po poprzednich jazdach, kiedy pracowały. Stycznik hamowania pracuje dokładnie w tym samym czasie, kiedy pracuje stycznik wolno. Nie ma już opóźnienia.
No cóż, zasterujmy i pojeździmy jeszcze troszkę. Dla formalności załączymy jeszcze raz oporniki hamowania w ten oto sposób. Śrubkę dokręcimy, żeby nie wypadła. Dla porównania zmontowane i zsynchronizowane obie opcje, z lewej bez oporników, z prawej z opornikami. Te oporniki miały w założeniu opór wynoszący 7 ohmów oraz odczep, którym ten opór oczywiście regulowano.
Tak na zakończenie pozwolę sobie pożartować troszkę. Otóż teoretycznie powiedzielibyśmy, że korpusy oporników mają ten rowek po to, by utrzymywać zwoje drutu oporowego w prawidłowych odstępach. A w praktyce to chyba bardziej po to powstało, żeby drut oporowy trzymał w kupie taki pokruszony korpus opornika, a ten, proszę mi wierzyć, kruszy się jak głupi. To wszystko z mojej strony, więc z oporem, ale to powiem. Do zobaczenia.